swoim i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję Zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa Odubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów. Wszystkich Państwa zebranych na uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. Wartę przy pomniku legionisty pełnią dziś harcerze Kówca Pawianice Związku Harcerstwa Polskiego oraz mieszkańcy naszego miasta będący członkami Związku Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Łódź. Jest rok 1919, druga połowa. Toczą się zacięte walki na terenie Związku Sowieckiego między Armią Czerwoną i Białymi. I tak naprawdę, niezależnie od tego, kto zwycięży, Polska będzie w bardzo trudnej sytuacji. Jak wiemy, zwyciężyła Armia Czerwona. I natychmiast, bo już w początkach 1920 roku, w lutym, w marcu, Lenin wydał dyrektywę o przygotowaniu frontalnego ataku na Polskę. I nie były to czcze groźby, bo trzeba pamiętać, że nasz zachodni sąsiad Niemcy byli niepogodzeni z wynikami traktatu wersalskiego. Nasi sąsiedzi północno-wschodni liczyli, że Armia Czerwona zatrzyma się u ich granic. To samo sądzili nasi sąsiedzi na południu. Jak się sądy zawiedli, pokazała historia. Wiedząc to wszystko, Józef Piłsudski postanowił dokonać uderzenia wyprzedzającego i 25 kwietnia 1920 roku ruszyła tak zwana ofensywa kijowska. Jej powodzenie znaczące, jak się potem okazało, w decydującej mierze zależało od tego, czy uda się pozyskać do walki Ukraińców. Zarówno ataman Petlura, jak i Józef Piłsudski obiecywali i twierdzili, że po wyzwoleniu Ukrainy Polacy się wycofają, Ukraina będzie wolnym państwem. Ale niestety Ukraińcy, zmęczeni dotychczasowymi wojnami, obietnicami, nie odpowiedzieli na apel przywódców i ich reprezentacja była bardzo mizerna. Mimo pierwszych sukcesów 8 maja Polacy wkroczyli do Kijowa, zaczęły się potem trudne chwile, odwrót i często w bardzo nerwowej atmosferze, tak to określimy, ale jednak w szyku wojskowym Polacy się wycofywali. Morale armii było coraz gorsze, przeciwnik naciera. Postanowiono przyjąć obronę na linii Wisły. I tam odbyła się główna bitwa polsko-sowiecka, tak to można powiedzieć. Ale jeszcze przed nim trzeba dodać, że tak naprawdę zostaliśmy sami z dwoma chlubnymi wyjątkami. Tym wyjątkiem to są Węgrzy, którzy dosłownie w ostatniej chwili przysłali Polsce pociągi z amunicją. Chyba 12 sierpnia wjechał na dworzec w Kierniewicach pociąg z amunicją. Nie byłoby zwycięstwa bez tej pomocy. Pewną symboliczną pomoc, ale jakże istotną, również dali Amerykanie poprzez swoje lotnictwo w obych czasach jeszcze raczkujące, ale bardzo groźne dla przeciwnika. I to, o czym wspomniał ksiądz proboszcz podczas homilii. Tak naprawdę po ludzku, patrząc na to, co się działo, na atmosferę wokół Polski, na to, że państwa zachodnie zamiast pomocy przysłały doradców, na to, że uzależniły swoją pomoc od tego, żeby Józef Piłsudski złożył wszystkie swoje urzędy,
zostaliśmy do walki osamotnieni. I na pewno jest w tym jakiś wymiar cudu, bo patrząc po ludzku, Polska powinna tego nie przeżyć. To słynne uderzenie z wietrza było osobistym pomysłem, zasługą Józefa Piłsudskiego, który jednak wyjeżdżając na front złożył wszystkie swoje urzędy na ręce premiera Wincentego Witosa do jego dyspozycji. Udało się. Noc 15 na 16 sierpnia okazała się decydująca. Wojska sowieckie zaczęły się wycofywać, potem w popłochu uciekać i znowu uzyskały pomoc. Prusy wschodnie mogły się schronić, ale Polacy tym razem nie dali za wygraną. I rozegrała się następna bitwa, która może jest mniej wspominana, tak zwana bitwa niemeńska. Rozpoczęła się 20 kwietnia, 20 września, trwała do 28 września i było to militarne postawienie kropki nad i. I właśnie te czyny stały się powodem ogłoszenia święta Wojska Polskiego, które dziś obchodzimy. Uczynił to w dniu 4 sierpnia 1923 roku generał broni Stanisław Szeptycki. To święto jest symbolem wszystkich żołnierzy. Ono honoruje wszystkich żołnierzy polskich, tych, którzy przed 20 rokiem w poprzednich wiekach bronili ojczyzny i tych, którzy później, wszystkich tych obecnych, wszystkich, którzy są żołnierzami polskimi. I niech to święto wzbudza nas tak, jak to zawsze było w polskiej historii. Wielki szacunek do żołnierzy, do ich służb, do ich postawy obywatelskiej i do tego, że są organizacją, na którą Polska zawsze mogła liczyć w przeszłości i może liczyć w teraźniejszości. Dziękuję bardzo. Boy.